Drodzy Państwo, tak jak informowałem, trzecia edycja pikniku rodzinnego Sołectwa Kościniewicze. Organizatorem tego wydarzenia jest wójt Sołectwa Kościniewicza, ma Wojciech Szaćko, wielkie brawa. Sołtys, przepraszam, sołtys. No to wybory się zbliżają, przepraszam bardzo. I ochotnicza straż pożarna z Kościniewicz. Bardzo przepraszam, panie Wojciechu, kariera polityczna przed panem. Który to już raz, panie sołtysie? Trzeci. Panie wójcie, można powiedzieć, ale pan, ale sołtys to jest właśnie taki wójt swojej miejscowości i cieszę się, że jesteś, Wojciech, że masz za sobą taki sztab ludzi, bo w Kościniewiczach nie jest łatwo o to, żeby pociągnąć ze sobą ludzi, ale jednak tobie się udaje i gratuluję. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny, i to jest słowo uznania dla organizatorów, dla wszystkich organizatorów, bo to jest od pana sołtysa zaczynając, ale po ostatnią chociażby osobę, która stoi przy grillu, który w tym ciepłym dniu dba o to, abyśmy mieli co zjeść. Także słowa uznania dla wszystkich organizatorów za ten rozmach przede wszystkim, za to, co robicie w Kościniewiczach, bo no, tego nie powstydziłby się nawet piknik rodzinny w Piszczacu. Tego, co tutaj zostało zrobione, przedstawione, sprowadzone, bo chociażby te atrakcje dla dzieci, bo przede wszystkim o nich myślimy na tym pikniku. Jest zrobione z pełnym rozmachem, dobrą organizacją i tym wszystkim, co wiąże się z taką właśnie imprezą. Cóż, piknik rodzinny w Kościniewiczach uważam za otwarty. Życzę wszystkim dobrej zabawy, przede wszystkim dzieciom naszym milusińskim, ale także rodzicom dobrze i fajnie spędzonego czasu. Dobrej niedzieli, wszystkiego dobrego. Ja to się boję, że w przyszłości zabraknie miejsca na tym placu, bo z roku na rok ta impreza jest coraz większa, trzeba będzie pewnie skorzystać z sąsiedzkiego pola, także widać rozmach, widać wspaniałą organizację. Mamy straż graniczną, straż pożarną, tam mamy samochód z Wordu, atrakcje dla dzieciaków, także ja ze swojej strony życzę wspaniałej zabawy i dla tych małych, najmniejszych, i dla dorosłych, i dla babci, dziadków, żeby się wszyscy tutaj zgodnie bawili i życzę udanej zabawki. Piękna impreza, cieszę się, że jest tak wiele osób, mam nadzieję, że pogoda nam będzie sprzyjać, nie będzie padało, mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić, a jak co roku czujemy się tutaj wśród swoich, rodzinnie, za to wam serdecznie dziękuję, dziękuję wójtowi, dziękuję radnemu, bo to są wszyscy nasi przyjaciele i niech się wiedzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w Kościniewiczach. Dzisiaj trwa festyn rodzinny. Który to festyn i co przygotowaliście dla mieszkańców? Festyn odbywa się po raz trzeci. Przygotowaliśmy dmuchańce, pokazy strażackie, pokazy Straży Granicznej. Ma być symulator dachowania. Wata, popcorn, lody. Widziałam też próby dzieci z Gminnego Centrum Kultury, które tańce będą prezentowały. Tak, po raz pierwszy zgłosiła się do mnie pani, czy mogą wystąpić. Widzę, że zainteresowanie festynem jest duże. No myślę, że będzie jeszcze więcej osób jak w tamtym roku, bo w tamtym roku było trochę mniej atrakcji, w tym roku mamy jeszcze udeczki. I są jeszcze warkoczyki i mają być animatorzy. O. To pokazuje, że warto organizować takie rzeczy ludziom, tutaj mieszkańcom. Warto, dzięki sponsorom, bo mamy sponsora głównego Radosława i Edytę Pawlukiewicz, którzy zafundowali nam dmuchańce, udeczki. No, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No i współorganizatorami też jest OSP chyba, Kościniewicz, tak? Tak, tak, tak. Dzięki chłopakom, bo tutaj sam bez pomocy druhów to nie można takiego czegoś zrobić. To życzymy udanej zabawy i pogoda, aby się utrzymała. Zamówiona. Drodzy Państwo, a jak wielkie wydarzenie kulturalno-rekreacyjne, to muszą być występy artystyczne. Zaprezentuje się przed Państwem grupa taneczna działająca w gminie Piszczac od 3 lat. Wielkie brawa! Yeah.
and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes. Girl, you fucked up on the night out. You drop way too much, you feel bad now. You're trying to figure how to work your way out. Well, look how you've done. You said you would never do. You fucked it for yourself. This is the end of the thank you.